Hej moi drodzy, witajcie w kanale Baw się ze mną zabawki dla dzieci w kolejnym filmiku, w którym pobawimy się aplikacją od Sago Mini Boats, więc łódki. Będziemy płynąć małym pieskiem po szerokich oceanach. Będziemy też odwiedzać przyjaciół na całym świecie, żeglując do nich oczywiście łódką. Najpierw trzeba oczywiście poznać naszych przyjaciół. Znaczy, my musimy. No to są przyjaciele naszego pieska. Trzech przynajmniej musimy odwiedzić. Teraz oczywiście trzeba spakować walizkę, no bo to przecież podstawowa rzecz przed każdą podróżą. Ciuchy potrzebne. Wszystko tutaj wrzucamy, nawet misia. Na smutniejsze dni i już. A, ojej. Zapomnieliśmy o czapce marynarskiej, niestety. No dobra. No okej, no to popatrzmy. No, co jest? Jest. Mamy naszą łódkę. Wygląda ona w sumie bardziej jak kuter rybacki. O, możemy się zanurzać. Skakać. O, jakieś punkty tu zbieramy chyba, czy coś. Okej. Bardzo fajna, słodko zrobiona w ogóle aplikacja, uważam. Możemy tutaj, o, zrobić jakieś zapasy po drodze. Świetnie. Zjeść. Zrobić zapasy. Ale chyba bardziej zjeść. O. Żaden z nas nie zniknął z wysepki. To dopiero. No to lecimy dalej. Płyniemy właściwie. Ojej. Oj. Bardzo gwałtownie się obsługuje tą aplikację. Nie jest łatwo się tą łódeczką poruszać, słuchajcie. O. O nie. Nie. Och. Ojej, to naprawdę nie da się wolniej tej łódki obsługiwać. Och. No dobra. O! Ale super, śpiewające kamienie. Można tutaj tworzyć muzykę. Chyba, no tak. Fajny pomysł, fajny. No dobra. O, a co tutaj mamy? O, mamy chyba jakiś sklepik, możemy kupić lody. O, wszystko wciągamy jak leci, widzę. Ach, raj, tyle lodów, ile możemy zmieścić. Oj, jedno wylądował w wodzie. Co, lody bez końca, no to wygląda. Nie musimy nawet płacić. Świetny prezent, trzeba przyznać. W trakcie podróży idealny. O, muffinki, balony. Wszystko tutaj widzę jest. Musimy tutaj zbierać chyba te wszystkie przedmioty. Albo tyle, na ile się to uda. Nie jest łatwo jednakowoż. Co, jakaś butelka? List w butelce zebrałam. I drugi. Kokos. A. Nie wiem, czy to wszystko ze sobą wiozę, czy to tylko zastępuje jeden przedmiot. Drugi. O, muffinek. O, jakaś wyspa piracka na horyzoncie. Zobaczmy, co jest w skrzyni. Wszystkie skarby moje. Dosłownie. Czyli wszystkie mogę zabrać. Mam nadzieję, że chyba zbieram te fanty. No dobra. No to płyniemy dalej. O, luneta. No to mamy kolejnego fanta. Interesujące. O, robot. Do czego to nie wiem, ale biorę. O, chyba dopłynęliśmy. Tak, dopłynęliśmy do pierwszego przyjaciela. Super. No, witaj.
No oczywiście, zdjęcie ku pamięci. No to pierwsza kawa z przyjacielem zaliczona. Mam już tu kolej. A, teraz będę chyba zmierzać do króliczka. A, mogę się nawet przepakować, wygląda na to. No to dalej spodnie, czapka, tort, czemu nie, bielizna, oczywiście szczotka do zębów, no okulary, no i co, chyba już jesteśmy gotowi i wyruszamy w dalszą podróż, zdaje się. No. Okej. No to wrzucamy tobołek i ruszamy dalej. No to teraz. Pełna prędkość. Ło, co to? Jakaś rampa, ale super. No pięknie. O, a tu co? O, jakiś prezent. Jej. Okulary słoneczne, świetnie. A, to nie byłby najmniej prezent dla nas. Ale nie szkodzi. Co tutaj? Kolejna luneta, koło. Wow, ależ wielka fala. A to co? Co to było? O, kolejna wysepka. Wysepka z robotami. No tak. Czy ja je mogę zabrać, czy nie? Tak, a mogę. Ale chyba tylko jednego. Czy jak to działa? No dobra, wiozę jednego robota w dalszą podróż. Mafinka. Mafinka też bym zjadła, czemu nie? Ach, wyrzucę tego robota, bo po co mi on właściwie? Mafinek na drogę. Wszystko zbieram, co leci. Strasznie długa ta podróż. Zapada już noc. A, okej. Okay. Już dzień. Nie miał ochoty nawet odpocząć w podróży przez noc. No, ale dobra. No i co? A, chyba znowu dotarliśmy. Nie? Bo bojki są. Tak! To małego króliczka. Dotarliśmy na miejsce. Jesteśmy tutaj w spódniczkach hula. Super słodkie. No dobrze, moi drodzy. Aplikacja, w którą graliśmy, to aplikacja od Sago Mini. Podróżowaliśmy pieskiem w łódce, odwiedzając jego przyjaciół rozsypanych po całym świecie. Piszcie może, co się Wam podobało najbardziej. Ja uważam, że apka super słodka. Nie zawsze wiadomo, co z fantami zrobić, które zbieramy. Ale może macie też jakieś sugestie. Oczywiście czekam zatem na komentarze i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!